Karolina Kudłacz-Gloc, witamy w roli kapitana reprezentacji Polski ponownie. Tak. Rzeczywiście stało się to bardzo spontanicznie przed meczem. Chyba wszystkie dziewczyny rzeczywiście myślały, było im to jasne, dla mnie nie, bo nie był ten temat poruszany. Miło mi również. Włoszki tak 15 minut ten starczyło im animuszu, potem to już jakbyście no, po prostu dominowały na boisku. No taki był cel, tutaj nie ma co się oszukiwać. My mamy bardzo duże aspiracje, walczymy o to najwyższe i żeby wygrywać z najlepszymi, więc tutaj z Włoszkami tak naprawdę powinnyśmy już od samych pierwszych minut zagrać tak samo, z taką pewnością siebie, więc tu musimy trochę jeszcze może popracować. A ty jak się fizycznie, psychicznie po prawie no, rocznej przerwie w rozbracie z Narodowym Zespołem, jak się po prostu czułaś na boisku? Bardzo dobrze. Teraz akcja pod tytułem Słowacja. Jak do tego się przymierzacie? Na razie skupiałyśmy się na meczu z Włoszkami, nie lekceważąc żadnego przeciwnika. Od dzisiaj już wieczora pewnie będziemy myślami na Słowacji. Na pewno jedyne co mogę powiedzieć to będzie zupełnie inny mecz, zupełnie inne wymagania i na pewno nie będą takie akcje indywidualne przynosiły bramek jak może w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo.